Szczęść Boże, Aleksander Chutkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Po programie Przyjazne Osiedle dziś obóz rządzący przedstawił kolejny postulat programowy. Pod hasłem Dobry Posiłek szpitale miałyby otrzymać dodatkowe środki, by zadbać o jakość wyżywienia pacjentów. Propozycję przedstawiła minister zdrowia. Codzienność szpitali nie jest mi obca, szczególnie tych powiatowych. Pacjenci często nie są zadowoleni z jakości serwowanych tam posiłków. Musimy to zmienić. Znamy ten problem. W ostatnich latach wprowadziliśmy pilotażowy program dobrej diety dla pacjentów. Przyniósł znakomity efekt. Dlatego nasz nowy program Dobry Posiłek wprowadzamy dla wszystkich pacjentów polskich szpitali. To nie tylko dostęp do smacznej i zdrowej diety, ale także możliwość porady dietetyka. Szpitale otrzymają na to dodatkowe środki, a NFZ zadba, żeby jakość żywienia była znacząco lepsza, pytając o opinię pacjentów. Wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia. A w ramach programu Przyjazne Osiedle planowane jest odnowienie bloków z wielkiej płyty i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udogodnienia w postaci wind i miejsc garażowych. Wiceminister rozwoju Piotr Uściński zapowiada prosty system pozyskiwania środków. Zleciliśmy ITB, czyli Instytut Techniki Budowlanej, takie badania i oni przeprowadzili dosyć kompleksowo badania właśnie budynków budowanych przed dziesiątkami lat z wielkiej płyty i okazuje się, że one w sensie technicznym mogą jeszcze naprawdę długie dziesięciolecia współżycia, może i setki lat. Dlatego chcemy, żeby te osiedla nie były takie stare, tylko żeby ludzie mogli tam wygodnie mieszkać, jak w XXI wieku przystało. Prosty wniosek do złożenia przez internet i potem decyzja ewentualna, dofinansowanie, prosty sposób na składanie wniosków i prosty sposób na ich rozliczanie. Wraz z inauguracją roku szkolnego obok pierwszego dzwonka słychać zarzuty opozycji co do liczby nauczycieli w placówkach. Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski mierzył się z nim w programie Polski Punkt Widzenia na naszej antenie i wyliczał, że dane, jakimi posługuje się opozycja, są błędne. W dniu inauguracji roku szkolnego Polska 2050 wyszła z propozycją likwidacji kuratoriów oświaty i ocen z zachowania. Zaproponowała też paski w różnych kolorach w zależności od osiągnięć ucznia. Prezentacji postulatów towarzyszyła próba wyliczenia wakatów w polskich szkołach. Weszliśmy w ten rok szkolny z 23 tysiącami, ponad, bo to jest 23 596 wakatów. Tylu nauczycieli brakuje. Tylu nauczycieli w polskich szkołach i przedszkolach odeszło z pracy. Gdy Polska 2050 próbuje budować listę zarzutów wobec resortu edukacji, Koalicja Obywatelska podejmuje wyzwanie i dokłada swoje. Polska szkoła stanęła na głowie. I tutaj poseł Kinga Gajewska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że problemem jest minister. Dyrektorzy nie są w stanie skleić planu lekcji, bo nie ma nauczycieli. Nie ma nauczycieli od matematyki, od fizyki. W programie Polski Punkt Widzenia na naszej antenie padło pytanie o liczbę wakatów w polskich szkołach i było zaadresowane do wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego. Resort podkreśla, że Polska 2050 podaje błędne dane, a Koalicja Obywatelska mocno wyolbrzymia problem z liczbą wakatów. W ubiegłym roku było blisko 9 tysięcy wakatów. W tym roku, rok do roku, tych wakatów jest blisko 7 tysięcy, czyli no jest to mniej niż w ubiegłym roku i naprawdę nic się wielkiego nie stało. Spokojnie szkoły funkcjonowały, te etaty zostały spokojnie skonsumowane. W polskich szkołach pracuje ponad 750 tysięcy nauczycieli, a ponad połowa wakatów, z jakimi mierzą się dyrektorzy, to nie nauczyciele przedmiotów, ale specjaliści, psycholodzy i pedagodzy. Wylicza resort edukacji i wskazuje, że w nadchodzących latach będziemy mieć do czynienia z niżem demograficznym, na który nałoży się duża liczba nauczycieli, którzy osiągną wiek emerytalny. Nie będzie też podwójnych roczników, a cały proces ma się zazębić w taki sposób, że uczniowie na tym nie stracą. W perspektywie 5-6 lat nauczycieli na rynku pracujących będzie możliwe, że nawet o 100 tysięcy mniej. Takie są nasze szacunki. Próbą wyjścia naprzeciw była tutaj inicjatywa resortu z przywróceniem wcześniejszych emerytur nauczycielskich od 2024 roku. Dalej wyczuwane jest napięcie między rządem i związkami co do pensji nauczycieli. Tutaj są postulaty nawet 30% podwyżki. Resort edukacji w swojej propozycji na razie zatrzymał się na 12,3% od stycznia. Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Być może już teraz zapadnie decyzja o obniżce stóp procentowych.
Rada Polityki Pieniężnej w reakcji na wysoką inflację podniosła główną stopę procentową do 6,75%. Taki wynik utrzymuje się od roku. Analitycy spodziewają się jednak, że już nie na długo. Wydawało się, że warunkiem dla obniżki stóp będzie zejście inflacji poniżej 10% w ujęciu rocznym. Na to jeszcze musimy poczekać, bo wynik z sierpnia to 10,1%. To jednak nie powinno dużo zmienić dla Rady Polityki Pieniężnej, szczególnie jej gołębiego skrzydła. I na wrześniowym posiedzeniu obniżyła ona stopy o 25 punktów bazowych. Wskazują analitycy z PKOS-a i prognozują, że po korekcie inflacji w sierpniu może spaść do 9,9%. Profesor Henryk Wnorowski z Rady Polityki Pieniężnej nie studzi entuzjazmu tych, którzy prognozują cięcia stóp procentowych. Bierzemy pewnie w stronę pierwszej obniżki stóp procentowych. Kiedy to nastąpi, czy już na najbliższym posiedzeniu, czy na kolejnym posiedzeniu, no to myślę, że to za wcześnie przesądzać. Ja oczywiście tego nie wiem, ale ta perspektywa z całą pewnością nie jest już zbyt odległa. Ekonomista uznał, że mamy do czynienia z trwałą tendencją obniżania się inflacji i są przesłanki, by jej spadki były jeszcze bardziej znaczące w kolejnych miesiącach. Wpływ na to powinna mieć 5% obniżka wstecz cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, którą w najbliższych miesiącach zobaczymy na naszych rachunkach. W tej kadencji co najmniej formalne rozpoczęcie prac, a na przestrzeni kilku miesięcy widoczne pierwsze efekty. Tak na pytanie o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów odpowiada rzecznik rządu. Skład Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów został już wyłoniony przez Sejm. Wśród kandydatów, jakich zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość, są profesor Sławomir Cęckiewicz, profesor Andrzej Zybertowicz czy profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski. W sumie zespół liczy 9 członków, nie ma w tym gronie parlamentarzystów. Wykluczyła to inicjatywa prezydenta Andrzeja Dudy. Pod adresem rzecznika rządu padło pytanie, czy komisja zdąży rozpocząć pracę przed nadchodzącymi wyborami. Pewnie w sensie formalnym tak, natomiast rezultatów działań komisji będziemy pewnie mogli się spodziewać dopiero za kilka miesięcy co najmniej, kiedy komisja zbierze odpowiednie materiały, dokona ich analizy. Już od momentu powołania to już komisja sama jest tutaj władna w zakresie podejmowania decyzji co do wzywania kogokolwiek, zbierania materiałów. Jest to od tego momentu komisja, która działa samodzielnie. Komisja badająca rosyjskie wpływy ma zająć się okresem od 2007 do 2022 roku. Może przyjrzeć się między innymi temu, na jakich warunkach zawierane były umowy gazowe z Rosją. Zespół będzie wydawał opinie o poszczególnych osobach. Czy zasługują one na to, by na przykład dalej decydować o wydawaniu środków publicznych? Komisja nie może jednak wykluczyć takich osób z życia publicznego. Każdemu, kto spotka się z negatywną oceną komisji, będzie przysługiwało odwołanie do sądu. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem podmiotom, które oskarżył o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Wraz z rozwojem cyfryzacji zwiększyła się liczba zagrożeń dla potencjalnych klientów. Od 1 stycznia konsument ma dostęp do coraz szerszej informacji, gdy kupuje coś w sieci, a dodatkowe obowiązki nałożone zostały tutaj na usługodawców. Kiedy korzystamy z usług dostępnych na platformach internetowych, na przykład kupując produkty i zamawiając jedzenie, naszym prawem jest informacja, czy podmiot, z jakim zawieramy umowę, to przedsiębiorca czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Od tego zależą przysługujące nam prawa. Jeśli nie zawieramy umowy z przedsiębiorcą, to nie jesteśmy chronieni prawem konsumenckim, przez co tracimy możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość. I w tej sprawie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził monitoring platform internetowych. W 19 przypadkach stwierdziliśmy występowanie naruszeń i wezwaliśmy przedsiębiorców do zmiany kwestionowanych praktyk. Większość z nich po naszej interwencji zmieniło swoje działania lub deklaruje wprowadzenie modyfikacji w bardzo krótkim czasie. Są jednak serwisy, które według UOKiK-u działają niezgodnie z obowiązującym prawem. Zalando, Booking i Travelist nie wprowadziło zmian w komunikowaniu informacji konsumentom ani nie wyraziło zamiaru ich wdrożenia. Postawiłem im zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów, za co grozi kara do 10% obrotu. Wśród przepisów, o których wdrożenie w internecie regularnie upomina się UOKiK, są nowe zasady informowania o cenach promocyjnych i obowiązek podawania najniższej ceny z 30 dni poprzedzających obniżkę. I na koniec spotkanie Erdogan-Putin. Prezydent Turcji nie przekonał rosyjskiego agresora, by wrócił do porozumienia zbożowego. Putin ma plan B, w którym nie ma miejsca dla Ukrainy.
Porozumienie zbożowe, które mimo agresji na Ukrainę pozwalało wywieźć szlakiem czarnomorskim zboże z terenów, gdzie Rosja kontynuuje swoją zbrodniczą wojnę, wygasło w lipcu tego roku. Od tego czasu ONZ i Turcja próbują wypracować nowy model współpracy i temu miała służyć wizyta Recepa Erdoğana w Soczi, bo tam doszło do jego rozmów z Władimirem Putinem. Myślę, że postęp jest możliwy. Jako Turcja wierzymy, że w krótkim czasie uda nam się osiągnąć rozwiązanie, które spełni oczekiwania. Kreml uzależnia powrót do umowy zbożowej od tego, czy będzie mógł eksportować własną żywność i nawozy, ale poprzez kontynuowanie tego szantażu chce tak naprawdę zmusić kraje zachodnie do stworzenia silnego wyłomu we wprowadzonych sankcjach. Putin w trakcie spotkania z Erdoğanem wyliczał długą listę żądań i oskarżał Zachód, że to on stoi na przeszkodzie. Kraje zachodnie odmawiają wznowienia dostaw sprzętu rolniczego i części zamiennych do Rosji, usunięcia problemów z logistyką i frachtem statków, usługami bankowymi oraz ubezpieczeniem dostaw żywności. To teoria i zarzuty Putina, a to faktyczny obraz tego, co agresor robi na Ukrainie. Ostrzeliwuje miasta, bombarduje porty. W nocy, na kilka godzin przed wizytą tureckiego prezydenta, kontynuowane były ataki powietrzne. I to tam, skąd powinna wypływać ogromna ilość ukraińskiego zboża. Dlatego jeśli Moskwa podtrzymuje, że sankcje są przeszkodą dla kontynuowania porozumienia zbożowego, to podejmuje polemikę z przypisaną jej jednoznaczną rolą agresora w tej wojnie. Ale nie da się tej roli zakwestionować, co wprost wynika ze słów rumuńskiej minister spraw zagranicznych. W pobliżu granicy znajduje się zaatakowany przez Rosjan port Izmail nad Dunajem. Widzieliśmy, że praktycznie Rosja cynicznie atakuje i nadal atakuje infrastrukturę cywilną, nie pozwalając Ukrainie na eksport zboża. Putin zaostrza swoją narrację wobec powrotu do umowy zbożowej i przygotował plan B. Chce transportować rosyjskie zboże przez Morze Czarne, a w finansowanie tego planuje włączyć Katar. Turcja miałaby brać w tym udział, a kraje afrykańskie będą w ten sposób szantażowane darmowym zbożem z Rosji. Propozycję agresora odrzucił Erdoğan. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na następne wydanie o godzinie 12:00. Z Panem Bogiem.